Zbiorniki zasypane. Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcineczek. Oczywiście seria Elm Creek. Dzisiaj razem ze mną na odcinku jest pan Osa. Witam. Pan Osa coś tam przy truskawkach chyba grzebie ostatnim czasie. Przed tak, chwilą... zakończyłem ładować akurat, wiesz? Ale zakończy, wiecie co, jaki był motyw? Przed chwilą miałem włączoną tutaj silną rękę i on powiedział... No, weź wyłącz, jak powiedziałem, że no, dobra, będziemy sobie nagrywali, nie? On powiedział, weź wyłącz tego silnego chłopa, ja podłączę tura i powiem, że to sam ułożyłem. Widzisz, jak cię wkopałem? Ale nikt by nie uwierzył, że tak ładnie poukładałeś. Ja lecę sobie ten. Dzisiaj będą duże zakupy, mamy dużo pieniędzy, może być tak, że bardzo mało będzie pieniędzy, jak będziemy kończyli odcinek, bo za chwilę inwestycje porządne. Ja akurat wracam sobie... Załadowałem nasiona. A i tutaj jeszcze wjedziemy, zatankujemy. Bo za chwilę jedziemy siać trawę. Siejemy trawę na wszystkim, bo na trawie się najlepiej zarabia. Więc panie Osa, tam jeszcze chyba jest nawóz na gospodarstwie? Ci wydaje, że tam powinno być. Czekaj, zerka. Tam przy domku jest. Wiem, że nasiona powinny być jeszcze. Nawóz tak jest, litrów. Dobra, to jeszcze podjadę pod nawóz, bo na tym kawałku, gdzie będzie ten nawóz... Ile kosztowało? Kurczę, nieźle, ty 400 wytankowanie. Całkiem nieźle. Dobra, spoko. Jeszcze pojadę na tym kawałku, gdzie będziemy teraz siać trawę, no to tam też będziemy nawozili. I to będzie po burakach. Po burakach tam było... w sumie jest uprawione. W sumie fajnie, bo tylko zostało zgłęboszowane. Tak więc jest elegancko, nie? Idealnie ten... O kurczę, on mi popchnęło. Gdzie tu jest? Jest nawóz? Jest tutaj. Ten niebieski. Dobra. Big Bag. Dobra, dzięki. A, ty, sobie przypomniałem, tam powinien być też Big Bag przy polu. Ty, to nie będę wrzucał tego nawozu. Dobra, wiecie co? A w sumie to pan Osa tam pojedzie posiać, bo ja pojadę za chwilę. O, witam pan. O, zobaczcie. Zobaczcie, jak Osa sobie... załadować. O kurczę, ale zarypiście ułożyłeś, chłopie. Jeszcze tym turem, takim za dużym turem? To tak. Powiem wam. Zobaczcie, łapkę dla Osy trzeba zostawić, że tak ładnie poustawiał. No kurczę, tutaj truskawki mnie, wiesz co, my już to w październiku wrzuciliśmy, a dopiero w styczniu będziemy sprzedawali. Osa się nudzi, to poustawia tak ładnie. Oczywiście elegancko, dobra. Panie Osa, to może pan jechać siać trawę, a ja jadę za chwilę sprzedać sprzęta. Tylko wiesz, na jakim polu tutaj, gdzie masz buraki? A nasiona to tam... Tam, żeby zbieraliśmy buraki, tak, na tym polu? No tutaj za stacją benzynową masz. Mhm. Tylko, że tam, wiesz, musisz sprawdzić nawóz, bo tam trzeba będzie z nawożeniem. A nawóz będzie tam koło pola tego wcześniejszego. Tam powinien ten bibak leżeć. Ja sobie teraz tak, przypomniałem. Tak, bo tam było za dużo chyba, nie? No, dużo dokładnie. No, dokładnie. Ja sobie teraz to przypomniałem, że przecież tam nawóz leży. Tak więc mówię, dobra, to nie będę tutaj zasypywał. Dużo się działo. Dużo się. No, te pieniądze... Zresztą, nie wiem, czy widzieliście, zresztą jak za chwilę tam będę jechał. Wiesz co, w sumie możesz to nawet tylko poprzeczniaki zrobić i puścić to na automacie, nie? Bo będziesz za chwilę mi tutaj potrzebny, zaraz będziemy na inne pole jeździli. Tylko z jednej i z drugiej strony sobie ogarnij poprzeczniaki, bo ten ciągnik na uwrociach, to on tam, wiesz, potrzebuje trochę miejsca. Dobra, topliner jedzie na sprzedaż, 43,5 godziny. Myślałem, że więcej będzie tutaj miał godzin. Ale na live sobie wypożyczyliśmy New Hollanda, bo ten New Holland najprawdopodobniej będzie tutaj kupiony, najprawdopodobniej w następnym roku. W związku z tym, no, ten kombajn nie ma pełnych 50 godzin, ale już chyba raczej nie planujemy, że w ogóle chyba nic nie można już tutaj robić, bo już wszystko jest zebrane. Są jakieś tam kontrakty, ale za jakieś liche pieniądze to nawet nie ma sensu jechać. Zobaczcie, ile buraków leży. No to też na live'ach. I tutaj zobaczcie, ile kiszonki. To kiszonka cała jest? Nasza tutaj tu przywiozłeś? Jeszcze zostawiłeś jedną przyczepę chyba koło handlarza zwierząt, nie? Aha, no dobra, z tym to sobie poczekamy, aż sprzedamy. A ten najdłuższy to jest... To jeszcze jest to, nie... To jest nasze, to się dopiero kisi. Aha, dobra, to spoko. Czyli no, teoretycznie mamy 200 tysięcy, ale jak gdybyśmy to sprzedali już teraz,
to byśmy mieli o wiele, wiele więcej pieniędzy, tyle tylko, że nie potrzebujemy, bo chyba na te zakupy, które dzisiaj planuję, to ten kombajn, jak go sprzedamy, to wystarczy, więc tak mi się wydaje. No jeszcze tak, chleb mamy, widzieliście przed chwilą, tam Osach się chwalił, że ładnie poustawiał to mąki, a w ogóle ogarnąłeś tą mąkę? Trochę tak, że dalej produkowała. Aha, Chyba trzeba czyli gdzieś, nie wiem, sprzedać, bo tam jest chyba na dwa albo na trzy rzędy nakładzone na ten. Ja cię kręcę, ale ty do piekarni trzeba będzie to przywieźć, tak na maksymalnie wrzucić to i tyle, nie? Bo nic, tutaj w piekarni też chleb wywieziony. No więc w sumie możemy sobie później nawet porządnie przekręcić czas, podejrzewam, bo tak sobie to wszystko ogarnęliśmy. Oczywiście zwierzęta będziemy mieli, mamy tutaj do ogarnienia, były karmione przed chwilą też, więc spokojnie, wszystko jest ogarnięte. Obornika też coraz więcej, ale zimową porą, dzisiaj w tym, znaczy jeszcze jesienią nie będziemy obornika wywozić, chociaż tam już jest prawie 50 tysięcy, albo nawet więcej. To już w sumie można by sobie coś ogarniać, ale poczekamy na następny rok, bo te płyty obornikowe to mają jakieś takie kosmiczne pojemności, tak więc spoko, będzie elegancko. Gnojowice za chwilę tam będziesz, wiesz co, dlaczego mówię, że będziesz mi potrzebny, bo trzeba będzie gnojowice najpierw na pole wywieźć tego, a tej gnojowicy już trochę te krowy narobiły, nie? No. Więc spoko. Dobra, sprzedajemy sobie maszynę. Ile? 50 tysięcy dostanę, ale pierwsze, to sobie sprawdzałem tylko tak, a jak tutaj przyjadę, to więcej dostanę, zaraz zobaczymy. 43,5 godziny tutaj pracował. Ty łącznie wiesz ile? 50 miesięcy. Czyli wiesz co, to jest, ja myślałem, że to jest trzeci rok, ale wychodzi, że to jest czwarty rok w takim układzie, nie? Bo 48 to czwarty rok. On tutaj był od początku. I jeszcze 51 tysięcy. Ale jeszcze header sprzedamy. To jeszcze 8, czyli spoko. Sprzedaj. Ja chciałem go przemalować. Ja tak więc, tak jak mówiłem, kombajn sprzedany elegancko. Miał swoje godziny tutaj zrobić. W sumie mógłby jeszcze więcej zrobić, no ale... Łącznie mamy 270 tysięcy, to wiesz, nawet nie będziemy musieli mleka sprzedawać. Spokojnie to będzie. Jak tam zrobiłeś to? A nawożenie ustawiłeś jakiś tam na jakimś procencie? A wiesz co? Nie, z automatu poleciałem. Nie, znaczy, nie nas... Nie, tam było nas... jakieś ustawione, wiesz? Ja tam nic nie, ten, nie klikałem. A w sumie z automatu dla trawy to może być też. Dobra, zaraz sobie kupujemy. Z racji tego, że niedawno była aktualizacja i... Jeszcze sprawdzimy, jakie maszyny tutaj doszły. O! Ty, wiesz co? Możemy odkupić naszego kombajna. I ma tyle samo godzin. Zobacz, jak to fajnie gra pamięta, widzisz? Co ciekawe, header ma więcej godzin niż kombajn. Jak to jest możliwe? Ty, autentycznie, zobacz, 43,70. No. Ty, a może jakby... Nie wiem, nie mam pojęcia, z jakiej paki. Ty, może byśmy kupili tę Big Body też, tą przyczepkę. Ona jest fajna, całkiem, co nie? I już drugi tylko raz, drugie podejście. Tylko ona ma 27 godzin już, nie? Ale w sumie fajnie, bo do buraków, do ziemniaków będziemy wwozili teraz. Czy ona do ziemniaków się nadaje? To tak nie za bardzo. Dobra, nieważne. Bez nadstawek, tak. Bez nadstawkami, dobra. Jak masz te limity, to nie zasypiesz do pełna, nie? Aha, a ona ma już nadstawki tutaj, w takiej wersji jest chyba. Tak. Czy nie? Nie, tutaj zobacz, w ogóle nic nie mogę zmieniać. Tylko koła. A ona ma jakieś nadstawki? Na pewno? A nie, zobacz. Dobra, to klas ma nadstawki chyba, tak? Ona już jest, wiesz, taka fajna zrobiona, wiesz, taka reklamówka, wiesz, i ona już tutaj nic nie może. Bo widzisz, co ona jest z tym Michelem. Fajna by była, powiem ci. Zobacz, sponsorowana przez Michelem. Ja już miałem ją raz i ją chciałem kupić i nie kupiłem. Ale nie wiem, czy dzisiaj wystarczy pieniądze. Dobra, nieważne. No więc to może sobie kupimy. W każdym razie była aktualizacja zawartości. No i są fajne, kurcze, mamy teraz fajne waltry. Tak więc nie tylko G, ale no proszę bardzo T.
I szczerze mówiąc, miał być kupowany Klas, bo fajnie ktoś w komentarzu powiedział, że jak ostatnio kupowałem swojego MF-a, się pytałem, jaki następny ciągnik, była bardzo fajna propozycja Klasa i już autentycznie tak z osobą rozmawiałem, że a, to kupimy sobie ten Klas. Nawet go chyba testowaliśmy na live, co nie? Z tego, co mi się wydaje. Tak, był na testach, ale nie wiem, czy wypożyczony, czy z misji chyba był nawet, nie? On był z misji, no. W każdym razie, to sobie ciągniczek jeszcze poczeka na wiosnę. A my kupimy dzisiaj Valtra Q. Zarypiście. Wiesz co? Zostawię ją w czarnym kolorze. To będzie też taki drugi duży koń pociągowy, bo autentycznie na tych live'ach okazuje się, że za mało sprzętu już mamy po prostu. I teraz duże maszyny tylko będziemy dokupowali do tych sprzętów. No i w sumie tak. Jak mamy jeden duży ciągnik, to on wszystko będzie robił i on szybko wyleci z serii, nie? A ja chciałem, żeby ten Massey sobie trochę pojeździł. Jak będą dwa duże ciągniki, no to te ciężkie prace się podzielą na te dwa ciągniki i one dłużej będą tutaj na serii, nie? Chociaż podejrzewam, będą szybko też zużywane, bo na live'ach będą wykorzystywane. Tak więc, a Walmet zaraz pójdzie w odstawkę. Tak więc tak, wyposażymy go tak sobie w miarę elegancko. Na razie, z racji tego, że ten ciągnik może mieć nawet do 300 koni, ale w takiej konfiguracji to kosztowałby 247 tysięcy, a my sobie go weźmiemy w najmniejszej konfiguracji, najsłabszej powiedzmy, czyli to najsłabsza to 230 koni, za 207 tysięcy, koloru nie zmienię, bo ja lubię właśnie te duże Valtry w taki ciemny kolor, pamiętam SK w 17 chyba, dobrze mówię? 17. Miałem taką w czarnym kolorze, mi się bardzo podobało, tak wyglądało fajnie, przekozacko. No i co tutaj mamy? No troszeczkę możemy tutaj zmienić, jeżeli chodzi o koła, to sobie dociążymy je po prostu. Ale też nie Trelleborg, coś ciekawego, innego, bo ja zawsze te Trelleborgi, co byś ty osad, jakie tam lubisz? Może Continentala? Michelinę. Michelin? Dobra. Albo BKT. BKT, no, BKT przy takich... ja lubię BKT przy przyczepach, wiesz? Jakie jest możliwość. Dobra, to Michelin sobie weźmiemy. Chociaż zobaczymy, jak BKT wygląda. Nie, zobaczymy Michelin weźmiemy z obciążnikami na razie. Dzisiaj. I dociążymy go. I będzie spoko. On tutaj ma opcji mnóstwo. Albo poszerzone, ty, od razu poszerzone. Taki... wiesz, bo on będzie miał docelowo 300 koni ten ciągnik, tak więc wiesz, od razu już go tak zrobimy. 2,5 tysiąca. Konfiguracje dachu. Kurczę. Wiesz, że on jest taki... u was w lesie też są Valtry, bo to ostatnio mówiłeś właśnie, że o Valtrach, że w lesie. Tu jest... znaczy nie wiem, się czy... u nas akurat nie, ale tam leśnictwo obok ma, wiesz? Znaczy ZUL obok ma te Valtry. Kurczę, tutaj jest ta wersja dachu Skyview i ona normalnie jakby orurowana jest. Tak w rzeczywistości one mają, że mają takie, wiesz, jak gdyby orurowanie? Czy to jest po prostu, nie wiem, bo tutaj kurczę mają. Ale wiesz, może fabrycznie tak robią, wiesz, ja jeszcze nie widziałem tak, wiesz, orurowanej. Ty, może jak będziemy kiedyś robili coś w lesie, to się taką zrobi opcję, nie? Bo ona nawet ma, wiesz, jak ładujesz z tyłu tym, przyczepę jak masz zapiętą, nie? To masz ten dach panoramiczny taki, wiesz? Żeby no to widział, właśnie jak ten, tutaj. Jak ten żuraw pracuje, nie? No to właśnie to jest to. Tylko że łącznie z tym dachem to się nazywa Skyview. Aha. To masz jeszcze takie jak gdyby orurowanie od razu, wiesz? Nie ma. Dachu, nie? No, pewnie wyjdą jakieś modyfikacje takie, które to rozdzielą, nie? Dobra, jazda do tyłu. Na razie wybierzemy sobie taką łatwą, taką mniej, taką wersję, która nie będzie zbyt droga, powiedzmy, nie? Konsola do ładowacza? Ona ma konsolę do ładowacza, taka duża Valtra? Nie wiem. No dobra, nie będę tutaj zmieniał. I silnika też. Wzór. Jaki taki jasny czy ciemny kolor w środku? Żeby... nie, bo... nie, to elegancko, tapicerka jasna, to się będzie brudziła. To ciemne może wziąć. Niech będzie, nie, niech będzie, taka jest. No i tutaj te schowki sobie weźmiemy. Nie, nie będziemy tam grzebali. Ty, i tutaj...
Drzwi mogą być. Zostawimy sobie tutaj tą okno panoramiczne. Będzie ładnie tutaj prześwietlone tutaj. No i jest trochę tych rzeczy. No i w takiej opcji sobie ją kupimy. Ona będzie kosztowała tylko 209, ale docelowo ona tutaj będzie rozbudowana. Tylko na wiosnę. Na wiosnę ją. Teraz dotrzemy ją w tym sensie. Ale ładnie wygląda, przekozacko. Dotrzemy i później za jakiś czas sobie jeszcze tutaj ją upgrade'ujemy tak samo, jak będzie podobna sytuacja, jak będzie z tym. To elegancka, co? Kurczę, fajnie wygląda. Wiesz co, on wygląda jak obcy z przodu. Kurczę, autentycznie mam takie wrażenie, no, naprawdę. Ja generalnie nie jaram się mocno ciągnikami, bo ja wolę klasyczne, ale ten... I zobaczcie, jak przednia oś jest wyciągnięta. Ona praktycznie za obrys maski wychodzi, nie? Koła. Fajnie to wygląda. Dobra, ale no wiesz, jeszcze... co ci bym? No? Pierwszy twój ciągnik, który ma rejestrację. A wiesz dlaczego? Bo tu jest, w opcjach nie mogę zmienić, jest od razu rejestracja, wiesz? A. Ty, a może to jest po tej aktualizacji? No nie wiem, od razu mam rejestrację. Autentycznie, nie można chyba nawet tego wyłączyć. Też jak robiłem materiał ten, prezentujący ten dodatek, znaczy to, bo to jest aktualizacja darmowa, nie? To też, wiesz, nie powiedziałem, ale wtedy zorientowałem się właśnie o tym, nie? Kurczę, elegancko chodzi. Kończy się tam pani osa. Czekaj, a ty... To, ciekawe, czy ona... Ty, ona nie ma chyba tego. Nie ma, że na multi można wsiąść do niej. Zobacz, czy ma już tą opcję. Nie. Nie, ta modyfikacja nie ogarnia tego. Jak w środku wygląda? Elegancko. To mi się podoba, jest zarypiście. Widoczność jest bardzo dobra. Kurczę, niesamowicie jest widoczność dobra. Tak wysoko się siedzi, tylko widzisz. Elegancko. Tutaj ten dach też jest panoramiczny, więc elegancko. Tylko jedyna rzecz, co mi się nie podoba, to lusterko. Wejdź do środka i zobacz, jak lusterko. To jest z tyłu, co masz takie lusterko, nie? To jest, kurczę, słabo. Wygląda. Nie, to jeszcze nie jest ta wersja, nie można się obracać tutaj, ale ja sobie to później zrobimy. Dobra, następna rzecz, którą chciałem dzisiaj kupić, to chciałem kupić sobie talerzówkę. I z tymi talerzówkami to jest jakaś katastrofa, jakaś parodia. Ja tego nie zwracałem uwagi, bo nigdy nie miałem w grze takich dużych ciągników. Ale okazuje się, że... gdzie to są tyle? Talerzówki. Jest bardzo duży przeskok mocowy, nie? No. Że tutaj mamy tego Cockerlinga za 45 tysięcy. On ma 6 metrów szerokości i później, ale moc. Jaka moc? 180 koni chyba, co nie? Bo tutaj nie jest, nie, 180 tak, koni. Tak. A później od razu jest przeskok na 390 koni. Dobra, jest Case'a jest 360, 350 jest... Teradisk, ty, może jeszcze... Nie, tutaj już kince 600 i 550. Zobacz, jaka jest luka. No, to jest, kurczę, grubo powyżej 100 koni różnica, nie? I tak myślałem, że... No dobra, ale sobie kupimy to... Ty, jakie no bo... koni? Ja to widzę... 200 prawie, no. No, bo tam jest 350, no, maksymalnie. No to 100... Ile? 170 różnicy. No dobra. No to tyle. No ale kupimy sobie tą talerzówkę, bo to szybciej będzie robota szła, nie? 6 metrów jednak, kultywatory można by też sobie wziąć, ale dobra. I szerokie opony tutaj zastosujemy. I w sumie to nawet fajnie, bo teraz te ciągniki, my nie mamy aż takich silnych. One mogą być silne, bo na przykład ta Valtra może mieć 300 koni, ale to wiesz, dopiero za jakiś czas sobie to zrobimy. Ale... No chyba też możesz podkręcić, tak? Bo też chyba go... A, MF-a podkręcę. A poza tym te ciągniki... W sumie spoko, bo te ciągniki do 200 koni będą mogły pracować z tą maszyną. No więc jest naprawdę elegancko. Kurczę, elegancko pracuje ten ciągniczek. Obciążnik mamy na gospodarstwie? Czy tutaj trzeba będzie zamontować jakiś? Był jakiś krowa, wiesz? Dobra. Ale nie wiem, jaki duży. Ty wiesz co? Tam jak sobie ten Masej sobie jeździ tam i sieje, to niech te godzinki sobie robi. 13 tysięcy nam jeszcze zostało. To ja sobie polecę i lecimy te pole, gdzie jest po soi.
Tam, gdzie testowaliśmy sobie tego New Hollanda. No, ale ja co mam wziąć teraz? To beczkę weź, bo będziemy gnojowice tam rozlewali. Żeby też uprawić troszeczkę. Zresztą tam jest dosyć dużo już azotu, bo po soi, jak jest rolnictwo precyzyjne, no to jak jest nasieczkę, no to jest chyba 25 kilo azotu. Tak więc zaraz sobie obliczymy, jaką tam dawkę ustawimy, bo beczka chyba jest cała zalana, z tego co mi się tak, wydaje. Tak, pełna jest. Kurczę, ale kulturka jazdy jest tym ciemniczkiem. Elegancko. Fajnie się jedzie. Spoko. Jest tutaj pan Osa, jeszcze wjadę na gospodarstwo. I w sumie tak, weźmiemy sobie, zrobimy. Kurczę, fajnie się nim jeździ. Elegancko, naprawdę. Cały czas pracuję troszeczkę nad tą mapką. No już gdyby pokazywałem na live, jakie tam rzeczy są. Teraz powalczyłem troszeczkę, zredukowałem wagę. Znaczy mapa, no to jest cały czas Elm Creek. Nie ma nic poza tym, tylko że są ciekawsze rzeczy tam, uprawy. Jęczmień będzie chyba w dwóch wersjach. Być może groszek będzie. Tak więc to. Dobra, jedź pani Osa, bo musisz tam gnojowice nawieźć. A to na które masz pole jechać? Nie, wiesz, na te duże, na dziesiątko, tą co kupiliśmy. Bo tam wiesz, co chcę zrobić, uprawić i jeszcze zebrać później kamienie. Zebrać kamienie i ta maszyna do kamieni, to ile ona ma już godzin? Poczekaj, ja to sprawdzę. Pan Osa tam jedzie. Ja go podejrzewam, dogonię, bo ten niczek tak u niego powoli tam jedzie. Zaraz sprawdzę. A tutaj nie pokazuje godzin. 100% uszkodzenia. Pod tym, pod escape'em, nie? A, pod tam escape'em. Powinno być, ile godzin masz, nie? Tylko jak to się nazywa? Nawet nie pamiętam. Na D chyba coś? Dagelman chyba. Coś takiego chyba, no. No to najlepiej chyba po godzinach szukać. Obciążniki mają po 70 godzin, ale no tego nie będziemy. Mam ten Degelman, tak. Nie, tego nie będziemy już remontowali, nie ma sensu, nie? On jeszcze zbierze kamienie na tej dziesiątce, bo tam jest właśnie kupione pole i tam są kamienie. No i później zostanie sprzedany w następnym roku, sobie kupimy maszynę do zbioru kamieni. No i w sumie kamienie mam na mapie wyłączone, ale one są na polach, które kupujemy, tak więc musimy je... I w sumie powiem ci, że to mi się podoba, ten pomysł. Wiesz, że kupujesz pole, tam, wiesz, zbierasz co tam, bo wiesz, najczęściej to się tak kupuje, że jest jakaś uprawa, ale trzeba, wiesz, troszeczkę popracować nad tym polem, tak, chociażby, żeby go do kultury doprowadzić, nie? Tak jak, wiesz, tak. Kogoś tam kupujesz, wiesz, ktoś tam nie nawozi nic, tak, i on sprzedaje te pole i wtedy musisz go do porządku doprowadzić, te pole. No, wieźć tam kamienie, obzbierać i tak dalej, nie? No bo, wiesz, kurczę, jakieś lagi mam. Bo jest tego typu sytuacja, że jak gdyby kupujesz te pole, a masz plony na tym, nie? Mhm. Już zyskujesz w tym, nie? No to wiesz, dobra, masz plony, ale musisz kamienie pozbierać sobie. Więc, o kurczę, myszka przeskoczyła. I w sumie to mi się spodoba. Przez przypadek się zrobiło to fajnie, bo mi się wydaje, że to jest całkiem fajna taka zasada, że kupuję pole, ale tam są kamulce, a generalnie na naszych polach już nie ma kamieni. No bo te kamienie, one po prostu nie działają, nie? To z tego, że ja sobie kupię maszynę, która będzie miała, powinna generować albo jakieś małe kamienie, a i tak duże będzie generowało na tej mapie. Coś jest zrąbane, autentycznie. Nie mam pojęcia. Tutaj jeszcze na naszym gospodarstwie praktycznie już nie ma. Kurczę, jak fajnie też on pracuje, kulturka, cichutko jest w tym. Mało nawjechałem tam do handlarza. Dobra, tutaj... jaką dawkę dajemy? Wiesz co, to trzeba będzie obliczyć sobie, zaraz tam pojadę. Nie wiem, czy widzieliście, tam kiszonka leży i tutaj u handlarza zwierząt mamy też maszyny. Pozostawialiśmy, żeby na gospodarstwie one tam nie stały. Dzisiaj pan Osa też tam wywoził. Czekaj, jak tutaj wjechać? Tu jest nasze pole. I tutaj wjeżdżałem, wiesz? Czekaj, gdzie ty jesteś? Tam. Dobra. To trzeba będzie za chwilę przeliczyć, bo trzeba, wiesz co? Tu nie chodzi o dawkę, tylko chodzi, ile my mamy tej gnojowicy, wiesz? Bo trzeba sobie to policzyć, ile my mamy gnojowicy i zobaczymy,
jeżeli chodzi o objętość, to żeby tutaj po prostu wywieźć od świń i od krów na maksa i tutaj nawieźć na tym polu, nie? Dobra, pyk. Wyłączymy i to trzeba będzie, kurczę, poobliczać. Powiedz nie wiem, mi... czemu jak ja stoję na polu, nie pokazuje mi, jakie tu jest stan. Ile tu jest azotu, wiesz? Nie wiem, tylko umie coś na A multi? ty, a na rolnictwie precyzyjnym tu jeszcze nie sprawdziliśmy tego. A, Czaj nie jest wazę. zbadane. A ty, to nie jest zbadane. No to Chyba. dlatego mówię, coś nie pokazuje, wiesz? To trzeba zbadać. Dobrze mówisz. A my tutaj pojechaliśmy, nawozimy, a to... Ty, nie wiem, czy my w ogóle będziemy mieli wystarczającą ilość kasy. Ty, wystarczyło nam chyba. Ale fajnie, bo tutaj pokazane jest 5,5 hektara. No, powiedzmy 6, dla 6 hektarów. Będziemy musieli obliczyć sobie i teraz widzisz. pH jest w porządku. Ty! Widzisz, ile jest azotu? Znaczy ja mam 200 łamane przez 0 kg na hektar, ty. Jaki motyw! No to sobie nawoziłeś tutaj ten... Już więcej nie potrzeba tutaj, I nie? nawet miejscami 210 mi pokazuje, nie? To jak to jest 215. możliwe? No to sobie nawiozłeś tutaj, chłopie. To sobie ponawoziłeś. Ty dobrze, że nie zacząłeś nawozić, bo to nie ma sensu nawozić w takim układzie. Dobra, to idę do domu. To możesz sobie zjeżdżać do domu w takim układzie. Ja sobie tutaj odpalę ten. Ewentualnie, wiesz co? Mógłbyś pojechać tam po burakach nawozić to. Wiesz, po tych... Tam, gdzie teraz trawa jest siana, czy? Nie, bo tam nie, ale wiesz, tam, gdzie jest to drugie pole, przy te 60, 62, A, czy coś no. takiego, nie? Ewentualnie można by... Albo sobie olej to. Weź przyjedź tu i od razu będziemy kamulce zbierali, bo tutaj te pole potrzebne jest, wiesz co? Do tego, żeby zebrać kamienie i jeszcze w październiku posiać. W ogóle jak trawy, można w listopadzie posiać? Chyba już niekoniecznie. Ale nawet gdybyśmy mogli posiać, to za późno będzie. Czekajcie, gdzie się to zepsuło się? Trawę chyba można całym rokiem siać albo zbierać teraz. Już nie, do nie wiem, listopada jak możesz. Jest. Do listopada możesz. Ale nie, posielibyśmy dzisiaj też. Tutaj. A na wiosnę tutaj owiec. Chociaż nie możemy posiać tutaj. Wiesz dlaczego? Bo trawę tutaj szlak trafi przy takim ilości nawozu. No. To co my tutaj posiejemy? Aż się zastanawiam, czy owiec. Owiec chyba, mam nadzieję, że potrzebuje dużą ilość nawozu. Bo jak nie, to będzie trochę słabawo, powiem ci. W takim przypadku. Kurczę, jak ten cienniczek kulturalnie pracuje. Wiesz, człowiek się za chwilę będzie musiał przyzwyczaić do takich, wiesz, fajniejszych ciągników, bo na razie to jeździł tymi startowymi, no jakimiś tam, wiesz, starymi i tak dalej, a tu ciągnik Valtra Q, która, wiesz, w tym roku dopiero w ogóle ten ciągnik jest reklamowany jakiś tam niesamowicie zaawansowany technicznie i do niego będę chyba ten czujnik podłączę sobie, wiesz? Żeby to tak miało ręce i nogi, że to wiesz, zaawansowany taki techniczny ten ciągnik, to taki motyw. A, full opcja. Full opcja, no. Spoko. Ta talerzówka całkiem fajna jest. Elegancko jest. Nawet się zastanawiam, wiesz co? Może być nawet taka sytuacja, że kupimy dwie takie same talerzówki. Żeby, wiesz, zdublować sobie pracę. Bo na następne talerzówki, żeby wejść tutaj, no można jakimiś tam kultywatorami. A w kultywatorach jest trochę lepsza sytuacja? Myślisz? Nie wiem, ale też tam chyba szału nie ma, wiesz? Chociaż nie, no... Znaczy, teoretycznie, jak gdyby nie chcę wrzucać tutaj modyfikacji, jakichś takich, wiesz, sprzętowych, no bo jest tego sprzętu troszkę, nie? I w sumie chciałbym sobie w ogóle na tej serii przetestować, wiesz, dużo tych ciągników i te maszyny. Właściwie to po to... Bo jest tego naprawdę dużo, nie? I są ciekawe tak naprawdę maszyny. Tak więc jak gdyby modyfikacji takich, które mówią, nie, dodałem jakieś ciągniki czy coś takiego, to jakoś nie stosuję. Tak więc, no bo jest czym jeździć, tylko że nie ma pieniędzy za bardzo jeszcze, żeby kupić to.
A ciągników to jest dużo. Jeszcze z DLC, bo mamy tutaj DLC. Przecież Kubotą niedawno się tak rozbijaliśmy mocno, więc spoko było, nie? A tam No, trzy nie. na gospodarstwie był. No, trzy na. Jaką tam dawkę będziesz dawał? Znaczy, ja Na te ten. kamulce jadę zbierać tutaj. Aha, dobra. Spoko. No tutaj nic nie będziemy siać. Ale dobra, no te kamienie trzeba zebrać. Nie ma sensu, żeby ta maszyna tutaj gdzieś stała, bo w sumie po co ma stać? Sprzedamy ją tyle, nie? A tak to przez zimę będzie tam gdzieś stała. Wybije swoje godziny, w następnym roku się kupi tą chyba największą tą maszynę do zbierania kamieni i tyle. Kurczę, wiesz, jak się tutaj gania z tą talerzówką? 18 na godzinę mkniesz. To elegancko. Tylko, że tutaj chyba będą chwasty po tej talerzówce rosły. Ale chwasty w tym momencie mamy wyłączone. Bo mi się nie podoba. Znaczy, generalnie chwasty mi się podobają, nie? Tylko nie podoba mi się to ten fakt, że te chwasty zimową porą rosną. I chyba będzie coś takiego, że sobie włączymy chwasty, ale na zimową porę, na zimę to wyłączymy. Po prostu. A jak to jest? Nie wiesz, jak na przykład są chwasty już i wyłączymy sobie opcję chwastów, to one znikają, czy one zostają? Mi Nie się wiem, ale wydaje, że. moim zdaniem to chyba zostaną tak samo jak kamienie wyłączysz, a one zostają, tak? No, w sumie masz rację, to ma ręce i nogi. Wiesz, No bo. dopóki No. nie wyrosną, to ich nie będzie, tak? A jak już wyrosną, to one będą, tak? Tylko ciekawe, czy one będą rosły. Dlatego to też nie sprawdzałem, nie? No, bo to też masz rację, no bo czy one będą rosły? Trzeba będzie to sprawdzić, bo moim zdaniem to nie jest fajne, że one po prostu rosną tę zimową porą i w zimę, a tutaj na tej mapie po prostu zimy nie ma takie ostre, że leży śnieg i tak dalej. Tak więc, no trochę to słabawo wygląda, że później zimową porą po prostu jedyne co rośnie to chwasty. I jeszcze mało tego, najbardziej mi wkurzasz fakt, wiesz, że one kwitną, wiesz? To mnie najbardziej dobija po prostu. One sobie, kurczę, po prostu kwitną, wyobraź sobie, nie? Czekaj, ja sobie tutaj wjadę, bo przed chwilą, przez przypadek wyłączyłem sobie te ustawienia. Dobra, pyk. Już tyle używam tej modyfikacji, cały czas zdarza mi się, że zamiast Ctrl End, to ja wciskam Ctrl 2. I on mi się wtedy, wiesz, od nowa te ścieżki obliczy. Resetuje się, no. No, resetuje się. Ty, a wiesz, że te kamienie sobie zostawimy chyba? Osa. Dzisiaj mi fajny pomysł Osa wrzucił. Zasypywanie. Ty, to jest dobra myśl. My już gdzieś tam też wysypywaliśmy chyba te kamienie, nie? Ale sprzedawaliśmy je na tej mapie, wiesz? A. Bo to chyba na multi było i nie wiem, czy to tam robił? Ale to na innej serii. Ale nie, no bo teraz jest kwestia tego, że za jakiś czas przejdziemy sobie. Dalej będzie to seria Elm Creek, ale jak już pokazywałem na multi, ja aktualnie przerobiłem sobie wersję Elm Creek. Znaczy, mapa wygląda dalej jak Elm Creek. Tam, jeżeli chodzi o wizualną część tej mapy, to tam nie ma dużych zmian. Bo chodzi mi o to, żeby po prostu mieć takie wrażenie, że się pracuje właśnie na Elm Creeku, ale dodatkowo już są dodatkowe uprawy, łącznie z czym tam co tam jest, cebula, marchew, jest pszenżyto, już nie pamiętam. Tak więc są tego typu rzeczy, ale na mapie są również żwir, piasek i inne takie rzeczy. Dzięki temu, gdybyśmy na przykład wrzucili sobie tę modyfikację Terra Farm, to można będzie zasypywać doły. A tutaj są doły, jak się sprzedaje budynki. Co nie? No, tam przy tej jednej wiatrze się starszy, przy tym, nie wiem, a tak garaż. To są te kanały, to trzeba tam zasypać, nie? No i w sumie fajnie to by było. I tak właśnie z gospodarstwa większość już maszyn przenieśliśmy na tutaj, w sumie niedaleko tam do tam, gdzie jest handlarz zwierząt, bo tam są fajne takie wiatki, no i tam to stoi. Być może zimową porą to po prostu zlikwidujemy ten garaż, który tam stoi, i może jakąś wiatę na maszynę, bo ten garaż on jest fajny, ma jakiś tam kanał i takie rzeczy, no ale jak ja tam postawię zawsze ten
ten rozsiewacz do nawozów, to często on mi tam wpada, ten dyszel, kurczę, i nie można ciągnikiem później wyciągnąć przez ten kanał. Ja wiem ci, bo miałem... zawsze zapomnisz desek ułożyć. Ale fajnie by było, gdyby była taka opcja, że tam deski można, to by było elegancko, co nie? No ale nie jest tak. Więc jest tak sobie słabawo tylko. Ale kontynuuję ten wątek. W tej mapie będą dodatkowe uprawy. Jeżeli chodzi o zimę, zrobię sobie kalendarz Polski i będzie zima. Będzie taka zima, że śnieg będzie tutaj po prostu leżał. A nie tak jak na tej amerykańskiej. Czasami tutaj jest śnieg, ale czasami go nie ma. Ale to wydaje mi się od długości sezonu zależy. Wiadomo, jak jest, znaczy nie długości sezonu, tylko długości miesiąca. Wiadomo, że jak ten miesiąc jest dłuższy, no to jest większe prawdopodobieństwo, może nie tyle ryzyko. W sumie tego oczekujemy, żeby był śnieg. No a jak ktoś ma krótki miesiąc, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie wszystko to tam działało. Nie? Dobra, pyk. Lecimy sobie tutaj. No i na tej mapie zrobię tak pogodę, że zima będzie mroźna i będzie jakieś prawdopodobieństwo, że ten śnieg będzie. Tak więc w tym kontekście, że te chwasty będą rosły w zimie, no to mi szlak jasny nagle trafia. I mnie to zawsze najbardziej wkurza, że wiesz, one sobie już... Dobra, jeszcze niech by rosło, ale że to kwitnie, to już mnie dobija po prostu, wiesz. To kwitnie w zimę, kurczę. Jeszcze na biało te kwiatki takie fajne są. Te chwasty. I to mnie dobija. No wiesz, widać zimowa odmiana tych chwastów. Może być tam. Może taka jest. To chwasty twarde, twarde sztuki, nie? No ale zimą, żeby kwitły jeszcze, nie no, to mnie już rozsadza trochę. I zobacz, jakie już pola teraz mamy tutaj, ta dziesiątka. No już te maszyny muszą być większe. No, w następnym roku będzie dokupowany sukcesywnie maszyny. Wydaje mi się, na wiosnę będzie... też to kupowane, na pewno sprzęcik jakiś. Ten siewnik punktowy to zostawimy do siewu na przykład buraków czy coś takiego. Takie rzeczy mogą być. I no do marchwi może, bo to też chyba tu będzie marchew. Tak więc tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o farmlands, bo ja tutaj właśnie chciałem troszeczkę z farmlandami, to sytuacja jest... Przyjrzałem się temu, jak gdyby zagadnieniu bardziej. No i na mapie już jest 63 farmlandy. To jest chyba limitem w ogóle. Trzeba by otwierać kanały, żeby było więcej tych farmlandów. Tak więc na razie mam taką opcję, że... zresztą ja sobie to odpalę, włączę sobie ten ciągnik w automacie, to pokażę to zaraz. Co niektórzy, którzy byli tam na live, oni byli bardziej zainteresowani. Jaka jest sytuacja? Na tej mapie jest tego typu sytuacja, że... O. Farmlandy są jakoś tam porobione, te farmlandy. Ale ten teren tutaj nie można go kupować. Tam, gdzie są, nie wiem, na przykład chciałbym mleczarnię tutaj sobie postawić, albo tutaj są fajne budynki i coś tutaj też swojego postawić, to tego nie można w grze kupić. Ale wystarczy, że w pliku Farmlands przypiszesz, dodasz sobie, że jest 64 Farmland i wtedy można kupować to. Zmienić sobie cenę, żeby to nie wyszła jakaś kosmiczna, bo tu jest duża powierzchnia i powierzchnia za każdy hektar na tej mapie trzeba zapłacić 60 tysięcy. Tak więc no to by było dużo kosztowało. To sobie tam jakoś zmienić, żeby to niedużo. Więc jedna opcja jest taka, żeby dodać sobie po prostu jeden farmland i to załatwia wszystko sprawę. I wtedy można na tych terenach, które są wyłączone, jak gdyby kupować, coś tam stawiać, przebudowywać i tak dalej. A druga jest kwestia też tego typu, że niektóre farmlandy mógłbym połączyć, takie, które nie mają pól. Na przykład tutaj jest chyba farmland, który nie ma pól i to mógłbym połączyć z tym farmlandem. I dzięki temu miałbym jeden slot więcej na farmland. Tu jest też taka sytuacja, ten farmland nie ma pola, mógłbym połączyć, nie, na przykład z tym to nie. No tutaj jest kilka takich przypadków, że można by to połączyć. Na przykład, o, te dwa farmlandy można by połączyć, to nie, no to też w sumie można by połączyć. No i tych slotów troszeczkę by tam doszło, dzięki temu można by sobie zrobić tu osobny farmland,
Tutaj osobny farmland i tu. Ewentualnie to, ten farmland połączyć z tym terenem. O tutaj. I tutaj można produkcję jakąś dodatkową wrzucić. Tutaj jest fajny taki browar, takie miejsce. Chodzi o to, że nie wiadomo, kiedy będzie następna wersja farminga. No i ja bym chciał sobie tutaj na tej mapie grać jeszcze przez najbliższe 2 lata. No, chodzi o to, że jeżeli przez najbliższe 2 lata wszystkie maszyny można będzie tutaj przetestować, podejrzewam, wszystkie kombajny można tutaj mieć, wszystkie pola, wszystkie produkcje i tak dalej. No, można też zmniejszyć częstotliwość nagrywania, czy tam w ogóle grania na tej mapie, ale w sumie fajnie się tutaj gra też. Na live'ach sobie można pograć, to więc też jest spoko. Tak więc trzeba coś dodać do tej mapy, żeby była bardziej atrakcyjna. Albo dodatkowe uprawy. Te uprawy też, oczywiście kalendarz już mam też dla nich zrobiony, ale też może być coś takiego, że na przykład jęczmień będzie na przykład browarniany i browar sobie tutaj postawimy. Dlaczegoż by nie? I tylko tym jęczmieniem będziemy mogli to ogarniać. Następną rzeczą jest ten jęczmień. Te wszystkie uprawy też będą miały swoje osobne charakterystyki, jeżeli chodzi o rolnictwo precyzyjne. Bo to już od razu też mam w mapie zrobione, że one mają. Na razie po prostu dodałem, że jest taka możliwość. Nie ustawiałem tego, ale w przyszłości się zorientuję na przykład ile azotu ma być, jakie są wymagania, jeżeli chodzi o marchew. Na przykład, albo o co tam jest. Mamy cebulę, nie? Żeby wiedzieć, jak to wygląda. Bo ja tego nie wiem. Wydaje mi się, że marchew nie lubi za bardzo dużo azotu, co nie? Nie pamiętam, jak to. Czy tam był obornik zawsze przed tym marchewką, czy raczej nie? Z tego, co pamiętam. Dobra, pyk. Tak więc takie rzeczy. No i dzięki temu będzie bardziej atrakcyjny tutaj rozgrywka. System karmienia się też zmieni. Fajnie można, gdyby sobie jakiś śrutownik tutaj dodać, tak jak to robiłem w 19. Z betoniarki tam robiłem. Ale tutaj to bardziej profesjonalny. To jakiś budynek musiałby być tylko, nie? I on by robił śrutę. Aha! Ty słyszałeś ten motyw? O tej modyfikacji, co tam kukurydza i ona robi, co ona robi? Przerabia to na. Do CCM-u, co w rękawie pcha. To, ale to nie jest CCM, to się robi jako ta pasza mineralna, przerabia kukurydzę na paszę mineralną, nie? Którą później będziemy wykorzystywali do, jak będziesz miał te obory z automatami. Co nie? To jest ta modyfikacja z tymi rękawami. No. To tam była, ta była tam pasza, ta mineralna, dobrze mówię? Czy coś tam czy pasza dla świń? Nie, pasza dla świń to jest ta Seed Potato z sortownikami. O, te sortowniki też można by tutaj spokojnie dodać, bo jak gdyby ziemniaki w 22 są mało trochę atrakcyjne, ale już wyszły ciekawe modyfikacje. Jest Grimme Pack, jest Seed Potato, ta modyfikacja z sortownikami. No to można by sobie tutaj gdzieś kawałek, jakiś właśnie farmland zrobić. Na tym farmlandzie zrobić takie, mieć tylko takie gospodarstwo specjalistyczne, znaczy nawet nie tylko, że specjalistyczne, ale w tym miejscu mieć tylko, bo ja tutaj dużo spoileruję, nie powinienem mówić takie rzeczy, no ale dobra, wiecie o co chodzi, że na tym gospodarstwie byłyby tylko budynki do sortowania ziemniaków, przechowywania ziemniaków i mogłaby stać jakaś tam wiata na maszyny. Wiesz, że masz maszyny tam, kombajn ziemniaczany i tak dalej, nie? I to tyle. I takie by było, wiesz, osobny gdzieś miejsce na mapce. Takich miejsc, co tutaj można by zrobić. Ale wiadomo, nie chciałbym wykorzystywać do tego pól. I na przykład widzę takie miejsce, zaraz powiem wam, zaraz wam pokażę. Poczekajcie. Dobra, to jest włączone, tylko włączę automat, dobra. Widzę takie miejsce na przykład tutaj. Wiesz, gdzie osa jest? Zobacz przy tym polu. Tutaj przy handlarzu zwierząt.
Tutaj te łąki są. Zobacz, to są farmlandy, który, na którym nic nie ma. Albo przy dziewiątce. Nie, na dziewiątce to nie, to już. Ale tutaj. To samo. Można by zrobić. Albo tutaj. O, tu jest dobre miejsce. Tak, tu jest bardzo dobre. Koło pola 25. Byłoby idealne. No. No tu masz drogę, zjazd. Wiesz, spoko tutaj by było miejsce. Fajne, nie? Koło 25 ten, wiesz, taki kawałeczek. To by było spoko. Miejsce. I tak, wiesz, w środku mapy, wiesz, można i stąd ziemniaki dowozić, i stąd ziemniaki dowozić. Oborę postawimy gdzieś chyba tutaj, w tym miejscu. A wytłumaczę wam po co, dlaczego i jak. Dlaczego ta obora tam ma być. O kurczę, ciągnik mi wyjechał. Ja już wiem, ale powiem. Ale to chyba na lewie też wytłumaczyłem, dlaczego to jest. Dlaczego w tamtym miejscu jest przyszłościowa inwestycja. Dobra, będziemy kończyli ten odcinek. My sobie tu jeszcze pojeździmy. Bo pewnie pan Osa chciał tutaj sobie pewnie pojeździć też tym sprzęcikiem. Dla meta byle ciągnik był. Osa mówi, że byle ciągnik, żeby był. No, nie, no kurczę, fajnie jest, żeby były też fajne ciągniczki. No i ja bardzo się cieszę. Ty obciążnika mu, ale dobra, to ciąganie to spoko. I tutaj w ogóle nie klęknie. Kurczę, wygląda fajnie. Cieszę się naprawdę, że ta Valtra, tak wiecie, nie narzekałem, że Valtry nie ma. Za bardzo. No bo w sumie zawsze można sobie, jakby mi była potrzebna, to bym sobie z modyfikacji dorzucił. Ale jak jest w grze, to jest zawsze duży plus, nie? Bo tego nie trzeba pobierać, to jest po prostu w grze i tyle, nie? No jeszcze tak pięknie zrobiony, fajny ten model zrobiony jest elegancko. Ta maska, ta siatka też tak, wiecie, elegancko prześwituje to wszystko. I też taki kolor. Jeszcze czekam, żeby była S-ka. Jakby była S-ka, to też będzie czarna. Takim zo wygląda, kurczę, jak to jest? Obcy? Czy Predator? Czy jak to się tam nazywało? Wiesz, ta... Kurczę, już nie pamiętam, z jakiego to filmu. Też taki pysk miał. Tutaj jeszcze ten... No, wygląda teraz tak, te oczy. Jeszcze te brewki są tutaj, tak wiesz, podkreślają to. Ja fajnie to wygląda. Dobra, będziemy kończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych planach, których tam mówiłem. Oczywiście zapraszamy też na live'a, bo będziemy dosyć dużo tutaj na tych live'ach grali. W miarę możliwości, jak pan Osa będzie miał możliwość, to też pewnie chętnie tutaj zapraszam. Ale jeżeli będziecie wy chcieli też zagrać sobie tutaj, nagrać jakiś odcinek, to jeżeli się jakoś tam uda zebrać w czasie, to jak najbardziej, bo no w przyszłości tu będą naprawdę duże pola, połączymy sobie i no będzie potrzebny, będzie potrzeba operatorów do tych sprzętów, bo będą duże pola i będzie trzeba dużo robić. Na live'ach to samo. Na live'ach też będziemy to dużo ogarniali, a na odcinkach po prostu będziemy pokazywali to. Jakieś takie ciekawsze rzeczy, typu, że coś zakupimy sobie, coś nowego, jakaś nowa rzecz, którą po raz pierwszy robimy i tak dalej. Więc takie rzeczy będą raczej na odcinkach, a na live'ach taka po prostu... Taka orka po prostu, że wiecie. Duże jakieś takie rzeczy, no po prostu cały czas... Po prostu te hektary trzeba ogarniać, nie? No, na odcinkach po prostu, żeby było ładnie. Ile tam tych kamieni? Osa już tam śpi pewnie. 1200 litrów. Te kamienie sobie zostawimy. Ja chyba na te kamienie mam pomysł. Ale jaki pomysł? No, to się okaże. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiamy.